Another Thing, proszę Państwa, z filmu Blues Brothers. Tak rozpoczęliśmy. Aneta Figiel w głównej roli jako Aretha Franklin, bo te same inicjały, ta sama charyzma. Witam Państwa w programie Gra Muzyka. Przed nami moc muzycznych zagadek i gra w kółko i krzyżyk, to już Państwo wiecie. To jest naprawdę gra dla każdego. Gra Muzyka. Zapraszam, proszę Państwa, czas poznać dzisiejszych zawodników. I tu pozwólcie, że na chwilkę zniknę. Gorączkę. Panie, proszę, siadaj sobie. Wygodnie? Wygodnie. Poznajcie Anię. Ania z Podkrosna zna wszystkie piosenki zespołu Ich Troje, bo jak mówi, pomagają jej żyć. Piotrze, dołącz do nas. W swoim zespole jest Aniu również Piotr. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Cześć, Piotr. Poznajcie Państwo, tydzień temu wygrał ostatni odcinek Brawo i dlatego może zagrać również dzisiaj. Kółeczka poznaliśmy, czas na krzyżyki. Błażej i Piotr, zapraszam na scenę. Oto oni, to Błażej, to Piotr. Błażej. Dobre, cześć. Cześć, Błażej. Błażej, proszę Państwa, z Kłobucka, aktor, amator. Czy zawodowiec, czy jak to mam? Amator. Amator. A Piotr z Dobrowy Górniczej, w wolnych chwilach Spidermana. Widać gołym okiem, prawda? Proszę bardzo. Przecież. Proszę Państwa, przed nami runda pierwsza. Na Waszych tablicach Państwo też to widzicie. 9 zagadek, bardzo różnych, trzeba sprytnie wybierać i mądrze odpowiadać, żeby ułożyć linię, prawda? Tak się gra w kółko i krzyżyk. Kto pierwszy to zrobi, oczywiście wygrywa tę rundę. Jeśli nie uda się ułożyć linii, co się może zdarzyć, wygrywa ta drużyna, która zarobiła więcej pieniędzy po prostu. Za każde pytanie 200 zł. No i Rafał Zieliński, jeszcze chcecie przedstawić z przyjemnością. Bardzo się cieszę, witajcie, cześć. Człowiek, który zna teksty wszystkich polskich piosenek. Czasem tylko jakiś mały fragmencik wyleci mu z głowy. Wtedy warto pomóc mu go odnaleźć. W tym programie to się opłaca, drodzy moi, proszę Państwa. Czyli co, losujemy, kto zaczyna, bo to jest ważne w tej grze. Mam tutaj taką monetę na jednej kółko, na drugiej krzyżyk w stronie, więc uwaga. Zaczynają kółka. Ha. Rozpoczynamy rundę pierwszą. Poproszę o pierwszy wybór. Numer 9. Proszę uprzejmie. Pod dziewiątką jest kategoria muzyczny pastisz. I oto pytanie. Aktor Marek Konrad i Marlena Drozdowska zaśpiewali pewną piosenkę, która z założenia miała być pastiszem, to wszyscy wiemy, pastiszem disco polo dokładnie, a stała się właśnie hitem tego gatunku. Poproszę podać tytuł tej piosenki. Mydełko fa, jasne. Sialala, sialala, ty i ja. Panowie krzyżyki. Które? Piątka? Teraz właśnie. Piątka. Pięć, pole pięć. Panowie, pod piątką Madonna. Łatwe? Zobaczymy. Zobaczymy, co powiem, właśnie. W teledysku do tej piosenki Madonna wystylizowana na Marilyn Monroe opływa w diamenty, w bogactwo. No, no nie może narzekać na braki materialne. O jaką piosenkę chodzi? Wydaje nam się, że to będzie Material Girl. Material Girl. Doskonała odpowiedź. Sabina Jeszka, Material Girl. Popatrzcie. I grupa Volt oczywiście towarzyszyła Sabinie. Dziękujemy bardzo za występ. Co wybieramy teraz? Uderzymy z drugiej strony teraz. Jedynka. Pokażmy, co jest pod jedynką. Dośpiewaj to. Możecie dopowiedzieć ewentualnie, prawda? No to dawaj, Rafał. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A Grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Przez szybę oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Przypomniał ci! Przypomniał widzisz, brawo! Ty patrzę w te oczy zmęczone jak moje. To kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje. Gdzie wiosna z Paliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje. Gdzie wiosna z Paliną oddycha. Tak jest. Dobrze.
Co chłopaki, zdecydowaliście? Ósemkę. Ósemka. Błażej podpowiada, że ósemkę? Ósemka, tak. Zgadzasz się, tak? Zgadzam Dobrze, się. Wspólna decyzja. Proszę, pokażmy, jak kategorię spod ósemki. Na pomoc! Kim jest z wykształcenia Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary? Wydaje nam się, że on jest weterynarzem. Ja jestem weterynarzem. Kuba Sienkiewicz nie jest weterynarzem. Kuba Sienkiewicz jest lekarzem, neurologiem. Tak powinno być. Nie skonsultowaliście tego, co? Wyrwał się Błażej. Trochę tak, a przecież... Trochę się wyrwał. Kuba Sienkiewicz? Tyle, że był lekarzem przecież. Miał takie... Ale wizy... w życiu jest lekarzem. A to tak, no dobrze. Jest prawdziwym panem doktorem, neurologiem. Jednocześnie pisze takie fantastyczne piosenki. Czyli nie ma znaczka tam, gdzie chcieliście, pod ósemką. Ósemka wraca do gry. Ania, co byś chciała? Trzy. Trójkę, tak? Zdecydowaliście? Tak. Okej, to proszę o trójkę. Osobiście. To pytanie padnie po piosence, dobrze? Jeśli pozwolicie, Ania z Piotrem. Ja też na chwilę muszę zniknąć. Potrzebuję cię. Potrzebuję cię. Śmie brzuch rozbolał. Można powiedzieć kultowy kult, nie? Tak jest. Czekacie na pytanie, prawda? Czekamy. Pytanie brzmi, to dzięki tej piosence tak naprawdę kult stał się kapelą sławną na całą Polskę, a prace nad nią, nad tym utworem trwały 3 lata, proszę Państwa. Podobno i zaczęły się od fascynacji utworem Fever, czyli gorączka Elvisa Presleya. Czy tytułowa Ania, moje pytanie brzmi, to jest żona Kazika Staszowskiego? Po burzliwej naradzie... widzieliśmy. Anka nie mogła się uspokoić w ogóle przez długo. Doszliśmy do wniosku, że to jest, tak, że to jest jego żona. Że napisał ten utwór dla swojej żony? Tak. Tak! Anna Kamińska! Dzięki niej właściwie jest ta przepiękna, kultowa piosenka kultu. Brawo! Tak, jeszcze raz, cudownie. Dziękujemy. Mamy 3 kółeczka. A to był sprytny wybór teraz, bo macie w 2 strony takie możliwości. Piotrek z Błażejem, no. 6. 6. Teraz wy musicie... A potem musicie liczyć, że oni nie dadzą rady na 2, nie? Proszę, 6. Pokażmy. Dośpiewaj to. No nie mieliście okazji jeszcze zaśpiewać, no, ale będziecie mi już mieli. Albo powiedzieć. Muszę już iść, na rozkaz zostawić się. Na rozkaz spać i jeść. I odliczać każdy dzień. Napiszę długi list, że zawsze tylko ty. O kurcze. Emigranci na falochronie, tak dla pewności, żebyście wiedzieli, co to było. Że zawsze tylko ty. I tego mi tutaj potrzeba właśnie co teraz, nie? Mówiłem ci, naucz się dalej. No, przepraszam, przepraszam. Chłopaki, no, ciemność widzę. Decyzję trzeba podjąć. No, niestety. Niestety nie. Okej. Okay. Że jeszcze tylko parę dni. Tak należało to dośpiewać. To dośpiewać. Jeszcze dzień wyjdę stąd, rzucę parę, rzucę broń, przeskoczę każdy taki mur. Taki refren jest, właśnie taki refren. Jeszcze dzień wyjdę stąd, przeskoczę każdy mur. Właśnie. Dokańczając no ten refren najbardziej nośny jest w tym utworze. Dziękujemy bardzo. No i bardzo szkoda, no szkoda. Piotra, ty jesteś w branża informatyczna. Tak jest. Tak jak dobrze pamiętam. I z zamiłowania pianista. Gram w 2 zespołach. Czasem też w duecie z wokalistką. Także różne tak naprawdę. A gracie ich troje? Coś byś zaśpiewał coś albo dla Ani, to bo... jeśli Rafał zagra, no to pomogę. Zastrzeć oczywiście. Kawałek ich troje? Nie, ale nie żebym ja śpiewał, tylko nie, tak... Nie, Rafał by zaśpiewał specjalnie dla Ani. To dobrze. A wszystko to, bo ciebie kocham. Nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć.
choć pokażę ci, czym moja miłość jest. Na ciebie zabiję się. Fajnie, dzięki, Rafał. A Ania cierpi na lewostronne dziecięce porażenie, dobrze tak. To nazwałem? Tak. I chciałem ci powiedzieć, że wyglądasz jak cudownie, sprawna, niezwykle osoba. Ej, i za tym teraz sobie wyobrażam, ile za tym się musiało kryć pracy twojej ciężkiej, codziennej, żeby być w takiej formie fizycznej. Jesteś gigantem, herosem, dla mnie bohaterem pracy, tytanem pracy. No, po prostu. Nawet sobie chyba nie wyobrażamy, ile cię to musiało kosztować. I kosztuje, bo to się ma przecież do końca życia. Czasem są takie dni, że rehabilitacja mnie nie boli, a są takie dni, gdzie mi rozkręcają lewą rękę, bo mięśnie się czasem mogą zastać. To po prostu trzeba robić codziennie, tak? Tak. Czasem jest 3 rehabilitatów. Przy okazji pozdrowia. Tak, panowie, dziękujemy wam bardzo. Ania, wybieraj. 6. Powtarzamy 6, tam będzie oczywiście inna kategoria. Mm-hmm. Już za chwilkę ją pokażemy. Proszę bardzo, wespół w zespół. Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora stworzyli niedościgniony wzór mądrości, elegancji, wyrafinowania wszystkiego. O jakim kabarecie myślę? Kabaret starszych panów. Ale starszych panów, oczywiście, że tak. Mamy zwycięzców, mamy linię. Na razie na waszym koncie 800 zł. No to kółeczka, przechodzimy do następnej rundy. Panowie, panie Błażeju, panie Piotrze. Dziękuję. Tutaj również. Za miłą grę. Szkoda, że tak krótko, ale tak bywa w tej grze. Anka, Piątka, dzięki bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, runda pierwsza za nami, ale to dopiero początek emocji. Jeszcze przyjaciele jeszcze grają w jednym teamie, ale już za chwilę rywale. Ponieważ w drugiej rundzie zagracie o finał, ale przeciwko sobie. No a jest się o co bić, bo w finale czeka premia 5000 zł, a póki co. Na swój występ czeka gwiazda dzisiejszego naszego programu, Kasia Stankiewicz i Warius Manx. A my wracamy zaraz po przerwie. Bądźcie państwo z nami, bo warto. Gra muzyka! Runda druga! Witam państwa, witam wszystkich. No, mam dla was, dla państwa również 9 muzycznych zagadek kolejnych i nową tablicę do rozgrywki naszą w kółko i krzyżyk. Do tej pory byliście jednym teamem, w jednej drużynie wspieraliście się. No teraz czas na grę na własny rachunek. Zasady niezmiennie te same, bardzo proste, układamy linie. Kto pierwszy to zrobi, oczywiście wygrywa, przechodzi do finału tym razem. Jeśli się nie uda ułożyć tej linii, proszę państwa, proszę was, gramy do wykorzystania wszystkich pytań z tablicy. No i wtedy oczywiście wygrywa ten, kto zarobi więcej pieniędzy. Każde pytanie 300 zł w tej rundzie i uwaga, bardzo ważne, jeśli udzielicie błędnej odpowiedzi, to wasze 300 zł bierze rywal, a w wybranym przez was miejscu pojawi się jego symbol. Losujemy. Kto zaczyna, bo to jest bardzo ważne. Ach, tak mało mi się zakręciło, ale wyszło kółeczko. Czyli Ania ja. Będzie zaczynała. Rozpoczynamy rundę drugą. No, to teraz sama jesteś ze sobą, ze swoimi myślami i ze swoją tablicą. Od czego zaczniemy? 7. Szczęśliwa 7? Zobaczymy. Piosenki z melodią. Taka jest kategoria. Mhm. Piosenki z melodią i uwaga. Tę piosenkę zespołu Warius Manx, to już wiemy, i Kasi Stankiewicz śpiewała cała Polska. Nawet komisarz Ryba w filmie Killer oczywiście, Juliusza Machulskiego, też sobie to podśpiewywał. Czy ty wiesz, o jaką piosenkę mi chodzi? To jest może jedyny problem, bo nie jedną piosenkę Warius Manx śpiewała cała Polska. No właśnie. Ale komisarz Ryba śpiewał właśnie tę piosenkę w filmie Killer. Może strzelaj po prostu. Będę strzelała Orła Cień. Tak, trafione, Orła Cień. Tak jest. Proszę państwa, no to cudownie. To zróbmy sobie cudowną interludę muzyczną. Orła Cień, Kasia Stankiewicz i Warius Manx. Zapraszam. Nie już żaden gest, żadna myśl i żaden sens. Wow! Rzeczywiście szalała cała Polska. Nawet ja śpiewałem to na pamięć. Piotrek, za chwilę, dobrze? Okay, za chwilę jasne. Będzie twoja kategoria, twój wybór. Ja, proszę państwa, zaraz wracam. Proszę was, muszę iść do Warius Manx.
nawet pędzę do was z wielką przyjemnością. Cześć, cześć. Kasiu. Ale mocny ucisk, powiem jeszcze raz. Tak? Kurczę, a ty? Ja też. Nie, delika. Musimy się równoważyć. Co sobie nuciłaś? Słyszałem, jak podsłuchiwałeś coś? Tak? Trochę? Nie wiem, zawsze coś nucę. Chyba jakiś Hathaway był, zdaje się. A ja jak mogę, to milczę, wiesz, żeby bez muzyki i bez dźwięku. Możesz tak wytrzymać długo? Ja w samochodzie długo? Uwielbiam, jak nic nie gra. O nie. I wtedy mam, Boże, nic nie myślę, tylko myślę o was. Bo od muzyki jest piękniejsza tylko cisza. Prawda? Ojo. Ty coś o tym wiesz. Słuchaj, bo myśmy się spotkali po raz pierwszy chyba jeszcze nie osobiście, w Nocne Graffiti. Ja grałem w takim filmie, miałem takie długie włosy, pamiętasz? Kiedyś? Pamiętam, widziałam. Robert Jansson napisał muzykę do Nocnego Graffiti, fantastyczną. A z tobą, Kaśka, czy ty jesteś po Chodzieży? Byłeś kiedyś? Tak. To ja cię pamiętam. To ja muszę państwu powiedzieć, nie byłeś w Chodzieży wtedy? Byłem, w tym a ty roku? Miałeś 17 lat. 17, 16. Albo 16. I byłeś z tą zdolną młodzieżą. Wygrałam złoty serwisik. Tak. I ja to pamiętam. Nie poznaliśmy się jeszcze osobiście. Cześć, cześć. Tylko mówię, kurczę, jaka zdolna, fajna dziewczyna. A ty tam śpiewałeś też? Czy... Ja nie pamiętam. Chyba byłem w jury. Co ty tam robiłeś? A chyba byłeś. No, mogłem być w jury, bo już byłem troszeczkę dojrzalszy. I oblałaś dlatego. Nie, właśnie dostała złoty samochód, wygrała serwisik. To. Ale mało tego, bo oprócz złotego serwisiku, mówi się serwisiku, tak? Jeszcze dostałam wtedy taką dużą wieżę do odsłuchiwania muzyki, co już było w ogóle jakimś totalnym wypasem, bo dopiero wchodziły kompakty na rynek chyba wtedy, więc... Musimy młodzieży wytłumaczyć, co to są kompakty. Tylko w ogóle nie zagłębiajmy się, co to są taśmy magnetofonowe. To wam rodzice powiedzą w domu. Chciałem zapytać, bo 20 lat nie byliście razem. To prawie, że był rozwód. Ale znowu, bardzo się cieszę, że jesteście w jednej drużynie. Też się cieszymy, prawda? Co ta przerwa? Po co ona była w ogóle? Potrzebna ci była, Kasia? Ta przerwa? Skoro się wydarzyła, to była, tak, tak, była. Ale ja myślę, że dla nas wszystkich ona dała dużo dobra, ale przede wszystkim dała nam to, że my dzisiaj z turbo doładowaniem wchodzimy na scenę. Jesteśmy w dobrej formie, w świetnej, bym powiedziała, i bardzo szanujemy to, co nam się w naszej pracy przytrafia. Słyszałem, że w świetnej formie, jak śpiewałaś, proszę cię. Ale właśnie no tutaj nasze koncerty, które teraz gramy od 4 w zasadzie sezonów, no to jest taka dawka emocji i poweru. Odnowa, co? Że, tak, coś takiego fajnego odnowa? Że to jest genialne. To jest takie jakby trochę zatoczenie koła, ale już na innych warunkach. Takie jeszcze z turbo doładowaniem. Spotkaliśmy się w 2015 roku jesienią i nie ukrywam, że plany były półroczne. Okay. Nie wychodzące dalej, to miała być taka trasa podsumowująca, opóźnione, że tak powiem, 25-lecie i jesteśmy z sobą czwarty sezon, więc chyba nam się podoba to, co robimy. Czyli co, 20 lat kolejnych, pięknych piosenek życzę ci. Tyle razy się wzruszałem przy tych twoich nutach. Podziękujemy sobie? Podziękujmy sobie. No, do zobaczenia gdzieś. Wszystkiego dobrego. Na trasach, dziękuję bardzo. Kasia Stankiewicz, Robert Jansson, ja wracam do gry. Dziękuję, do zawodników. Pa! Już jestem. Zaraz będzie twój wybór, tylko chciałem wyjaśnić. Pomyślałem, że państwo może nie wiecie wszyscy, co to jest Chodzież. To było miasto, gdzie odbywały się festiwale młodych talentów w Polsce. Wówczas tam się wtedy z Kasią poznaliśmy po raz pierwszy. Dobra. Co chcesz zagrać? O co chcesz zagrać? Zawalczymy o numer 6. O kategorię. Pokażmy. 25 razy miłość, stary. Ale wybrałeś. Wow. To dużo. Chciałem powiedzieć państwu, że jak tydzień temu Piotr grał, jeszcze był kawalerem, a dzisiaj już jest mężem. Dziękuję. Gratulujemy. Może dlatego taka kategoria fajna ci się trafiła. Pewnie tak. W pewnym utworze Beatlesów słowo love pada właśnie aż 25 razy, co oznacza, biorąc cały czas piosenki trwania jej, że słowo słychać średnio co 5 sekund. Jak brzmi tytuł tego utworu? Ja niech policzę. All you need is love? Nie. Nie? Niestety nie. To tam też dużo pada. Ale nie 25 razy? Czyli to, co mówiłem, miało być krzyżyk. Będzie kółko. I miało być 300 zł. 300 zł ma Ania i kółko ma w tym miejscu Ania. Czyli pod szóstką jest kółko. Chodzi o piosenkę Love Me Do. Okej. Okay. Jak chcesz, to policz. A my z Anetą Figiel to zaśpiewamy. Dobra.
Oj, Anetko, dziękuję bardzo. Aneta Figiel. No tak, dzisiaj się komunikujemy w tych sprawach również tym ostatnim sposobem. Właśnie, a nasze babcie jeszcze pisały, znaczy właściwie dziadkowie do babci. Pięknym, kaligrafowanym pismem. Fajne czasy, choć ich tak dobrze nie pamiętam, ale jednak pamiętam. Jeszcze całe szczęście. Anka, linii teraz nie łożysz, bo jeszcze ci brakuje jednego kółeczka. Piątka. Może być piątka. Proszę bardzo, pod piątką, dośpiewaj to. Dobra. Może będzie ich troje, nie wiem, co Rafał zaproponuje. Cię znam, chyba nawet lepiej niż ty siebie. Jestem taki sam, wciąż widzę setki plam na niebie. Nieufność to mgła, co przynosi tylko ciszę. Klatka ze szkła nie pozwala nam się słyszeć. Ojej. I? Bo zaczęłaś śpiewać, widziałem z Rafałem zwrotkę, co jest trudniejsze niż refren. Trudniejsze, tu takie przejście. Docieraj do tego refrenu, Anka, docieraj! Tacy sami, a ściana między nami. Jak dobrze, że podszedłeś! Tacy sami, tacy sami, a ściana między nami, tacy sami. Tak. Tacy sami, ściana między nami, tacy sami. A ostatni gasi światło. Tak jest! Tacy sami, a ściana między nami. Jaka ściana między nami, stary? Widzisz tak. Tam? Żadnej ściany. W ogóle nie ma ściany. Nigdy jej nie było poza tym. Super. No to teraz krzyżyk gdzie? W czwórkę, nie? Albo w trójkę. A właśnie. Ona sprytnie może linię ułożyć na skos. Tak. No, weźmy tą czwórkę. Czwórkę, dobra. Pod czwórką jest błękit nieba, Piotrek. Okej. Okay. Louis Armstrong, wybitny muzyk, artysta. Cały świat zachwyca się jego hymn tak naprawdę i jego wizytówka, czyli What a Wonderful World. Na jakim grał instrumencie Louis Armstrong? Louis Armstrong grał na trąbce. Na trąbce. Dobra odpowiedź. Tak. Był trębaczem, znakomitym jazzowym trębaczem. Czyli krzyżyk tutaj mamy. Anulka? Trzy. Trzy. No wiadomo. Tina Turner. Jak będziesz wiedziała, spotkamy się zobaczymy. W finale. Zobaczymy. Zobaczymy, no właśnie. Tina Turner, posłuchaj utworu, a potem zadam ci pytanie. Dobra. Okej, okay. A moje pytanie brzmi po prostu, jaki jest tytuł tej piosenki? Simply the Best. Tak! Yes! Yes! Simply the Best! Albo the Best! Ania ułożyła linię. Tak, pokażmy to. Wspaniale! Będziesz w finale za chwilkę. Za chwilę to sobie... Twój fan klub przyjechał, tam siedzi, tak? Tak. To jest twój fan klub? Tak, to jest moja siostra Magda i mama Zofia. Pokażcie rączki do góry. No dziewczyny, macie się z czego cieszyć. Gratuluję. No to rodzinka w komplecie. Czyli zakładam, że jak Anka wygra finał, to dołączycie do nas na środek, dobra? Ale to wszystko we właściwym czasie. Piotruś, 700 zł dzisiaj to są twoje pieniądze razem z tamtymi, co wygrałeś. To już jest parę ładnych tysięcy, ponad 8. Tak jest. No kochana, chodź tutaj się uściśniemy. Pięknie, pięknie była, będzie jeszcze piękniej, bo... Tak, możesz sobie pogratulować. Już po przerwie, proszę Państwa, już mówię, wielki finał, w którym Ania powalczy o nagrodę główną naszego teleturnieju. Od zwycięstwa tylko trzy pytania i trzy dobre odpowiedzi. Mam nadzieję, że się uda. Chcecie zobaczyć, czy jej się uda? No chcemy! Muzyka gra muzyka, runda trzecia, proszę Państwa, wielki finał. Bardzo się cieszę. Przed nami, właściwie przed Tobą, Ania. Trzy ostatnie pytania, mam nadzieję, i trzy dobre
odpowiedzi. Serdecznie ci tego życzę. Ania, już wygrałaś 1600 zł, a możesz dużo, dużo więcej. W tej rundzie czeka na ciebie 6200 zł. Po 400 zł za każde pytanie, plus 5000 zł premii za właściwe ułożenie linii. Za chwilę wskażesz tę linię. Jeszcze poczekaj, mam taki pomysł. To jest moneta szczęśliwa, chuchni na szczęście. Żeby ci się udało, dobra? Chciałbym, żebyś wskazała mi trzy pola tworzące linię, które będziesz odgadywać. Dwa. Pięć. Osiem. Okej, czekaj. Pokażmy Ani kategorię. Pseudonimy. Festiwale i Boys. Jak pierwsze wrażenia? No, w ostatnim może być wszystko, bo i bandy, i disco polo to... Ale generalnie faceci, no. Tak. No to... Od czego zaczniemy? Kolejność odpowiedzi dowolna. Natomiast jeśli popełnisz jeden błąd, niestety będziemy musieli przerwać... Grę. Przerwać finał. Dobra. Na środek. Festiwale. Od festiwali zaczynamy. Tak. Mama z siostrą trzymają kciuki. Widzę, Jezus, żeby wam nie... No trzymajcie, to się teraz przyda. Festiwale, czytam pytanie. Która z polskich artystek jako pierwsza, jak dotąd jedyna, pojawiła się na festiwalu piosenki włoskiej w Sanremo? Anna German. Wow! Konkretnie. Jestem w szoku. Skąd to wiedziałaś? Skąd to wiedziałaś, Ania? W internecie piszę różne książki, to mówią o tym, że... Czyli szperasz, interesujesz się. Tak, w internecie. Lubię stare takie przeboje. Wiesz, jak się bałem, widząc pytanie i znając odpowiedź, że bardzo się cieszę. Super, mamy. Anna German, tak jest. Jeszcze dwóch kółeczek brakuje tylko. No dawaj, co dalej? Dawać, pseudonimy. Pseudonimy. Pod kategorią pseudonimy schowało się pytanie, które brzmi: Katarzyna Szczot. To jest prawdziwe imię i nazwisko pewnej polskiej piosenkarki. Której? Kaja. Kaja, to jest Kaja. Tak jest. To nie wszyscy wiedzą, proszę państwa. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Jesteś szalona, Anka, mówię ci. Zresztą tak się... Anka nie, ale tak się zaczyna refren pewnego wielkiego przeboju zespołu Boys właśnie. Kto jest liderem tego zespołu? Marcin Miller. Wygrała! Anka, wygrałaś finał! Marcin Miller! Tak jest, idę cię uściskać. 2800, 7800, mama, siostra, chodźcie. Ale dobrze, nie będę wam przeszkadzał. Uściskaj, rzucaj się na siebie, całuj. Bardzo się cieszę. Anusia, to jest to. Kuchaliśmy na szczęście. Masz. Dzięki. Teraz ja ci mówię. Niech ci to przynosi szczęście. Cudownie. Cudownie zagrałaś. Dwa razy mnie zaskoczyłaś, a totalnie na maksa. Zobaczymy się w następnym odcinku, bo takie jest prawo wygrywającego. Proszę państwa, jeśli sami chcecie wziąć udział w naszym programie Gra Muzyka, to trzeba się zgłosić. Szczegóły są pod koniec programu. Proszę nas w związku z tym oglądać do samego końca. I jeszcze, proszę państwa, na koniec Doda we wspaniałym utworze Nie mam dokąd wracać. Cudownie to zaśpiewała. Dziękujemy. Zobaczymy się za tydzień. Cudnie. Super. Cudnie było. Gratuluję siostry. Mamusia, cieszę się.